Witajcie, kochani. Jak gotować, żeby nie marnować żywności zakupionej podczas epidemii? To bardzo ważne pytanie, zwłaszcza że w ostatnim czasie coraz więcej chleba można znaleźć na śmietniku. Ale kochani, nie trzeba tego robić. Chleb, bo dzisiaj na nim się właśnie skupimy, może służyć jako podstawa do naprawdę genialnych potraw. Co można z niego przygotować, nie wychodząc z domu? Zobaczcie. Na początek torrijas, czyli hiszpańskie grzanki, przygotowane najczęściej z czerstwej bułki lub chleba, podawane na słodko, ciepłe lub zimne. Zobaczcie. Pieczywo powinno być pokrojone na kromki o grubości nie więcej niż 2 cm. Mleko wlewam do garnka, pół litra lub litr. Dodaję dwie laski cynamonu oraz skórkę otartą z jednej pomarańczy. Podgrzewam mleko i odstawiam do wystygnięcia, po czym kromki wkładam do mleka i moczę je przez kilka minut. Następnie kromki obtaczam w jajku, po czym smażę je na złoty kolor. Gotowe wykładam na papier, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Na koniec obtaczam je w cukrze i gotowe. Grzanki są gotowe do jedzenia, ale według uznania można jeszcze je polać słodkim syropem, miodem lub zaserwować z ulubioną konfiturą. Takie grzanki w Hiszpanii można kupić w cukierniach przez cały rok, ale w czasie Wielkiego Tygodnia robi się je niemal w każdym domu. Czy jedliście kiedyś knedle z czerstwego chleba? Ja nigdy. No to zaraz spróbujesz. Takie knedelki są puszyste, lekkie i bardzo łatwo się je robi. Zobaczcie. Na początku pokrojone na kromki pszenne pieczywo wkładam do miski. Wlewam 1,5 szklanki mleka i odstawiam chleb na godzinę do nasiąknięcia. Kroję dwie cebule w kostkę i podsmażam je na oleju lub maśle, tak by się zeszkliły. Przestudzoną dodaję do chleba wraz z garścią posiekanej natki pietruszki, trzema jajkami i szczyptą soli. Wszystko wyrabiam na w miarę jednolitą masę. Teraz dosypuję dwie łyżki bułki tartej. Jeśli masa jest bardzo rzadka, dodaję więcej, nawet do 5 łyżek. Zaczynam formować kulki, mniej więcej do wielkości orzecha włoskiego. Gotowe knedelki wrzucam do osolonej wrzącej wody i gotuję mniej więcej 10-12 minut do wypłynięcia. Można je także przygotować na parze. Kluski podaję polane z kwarkami lub z dowolnym sosem. To także doskonały dodatek na przykład do gulaszu czy do pieczonego mięsa z sosem. Słuchajcie, wystarczy tylko około 15 kromek suchego chleba, aby przygotować pyszną zapiekankę dla całej rodziny. Przepis jest naprawdę genialny. Pokrojone w kostkę pieczywo podsmażam na oleju. Ubijam dwa jajka z dwiema łyżkami śmietany i dodaję do nich ulubione przyprawy. Zioła prowansalskie, sól, pieprz i słodką paprykę w proszku. W naczyniu żaroodpornym układam chleb. Na niego kładę ulubione składniki – szynkę, pieczarki, paprykę i pomidory, a nawet pieczonego kurczaka z wczorajszego obiadu, na przykład. Zalewam wszystko ubitymi jajkami i posypuję startym żółtym serem lub pokrojoną w plastry białą mozzarellą. Całość piekę w 180 stopniach przez mniej więcej 20 minut. Zapiekanka prezentuje się bardzo apetycznie i jest naprawdę smaczna. A najważniejsze, że można dodać do niej kawałki tego, co akurat zostało nam w lodówce. Pewne zasady niemarnowania żywności w czasach epidemii muszą się zmienić. Chodzi m.in. o to, by rzadziej wychodzić na zakupy, zrobić je przykładowo raz na tydzień i korzystać z tego, co się kupiło, pozostając w domu. Jeśli więc macie nadmiar chleba, to koniecznie wypróbujcie dzisiejsze przepisy i podzielcie się nimi z innymi, aby nikomu nie przyszło przez myśl wyrzucanie pieczywa na śmietnik.